Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dzisiejszy program rozpoczniemy wiadomościami z Polski przygotowanymi przez telewizję Trwam. Posłowie Platformy Obywatelskiej zablokowali podjęcie przez Sejm uchwały w sprawie katastrofy smoleńskiej. Obydwa projekty, PiS i SLD, przepadły w Komisji Ustawodawczej. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości odnosiła się do raportu rosyjskiego MAK. Projekt SLD mówił o potrzebie wyjaśnienia wszystkich przyczyn katastrofy. Po otwarciu posiedzenia Sejmu przez marszałka Sejmu Grzegorza Schetynę Wysoka Izba miała podjąć uchwałę w sprawie raportu MAK dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Sejm nie zajął się jednak projektami autorstwa PiS i SLD, bo nie zgodzili się na to posłowie Platformy Obywatelskiej z Komisji Ustawodawczej. Mimo iż jeszcze w grudniu premier Donald Tusk twierdził, że raport MAK jest nie do przyjęcia, przypomina poseł PSL Eugeniusz Kłopotek. Skoro rzeczywiście padły takie słowa z ust pana premiera i to w grudniu, że ten raport MAK-u jest po prostu nie do przyjęcia przez nas, to dlaczego teraz jego zaplecze polityczne, myślę tu o Platformie Obywatelskiej, jakby wycofuje się z tego zdania? PO argumentuje. Najpierw raport komisji Jerzego Millera, potem uchwała, oznajmia poseł Platformy Robert Węgrzyn. W chwili obecnej ta uchwała nie powinna być podjęta przez Wysoką Izbę, że powinniśmy poczekać do momentu, kiedy najpierw zostanie upubliczniony nasz raport ministra spraw wewnętrznych i administracji i ewentualnie wtedy podjąć uchwałę Wysokiej Izbie, odwrócić po prostu kolejność. Warto zauważyć, że polska strona już opublikowała uwagi do raportu MAK. Według PiS sprawa jest jasna. Jak zaznacza posłanka Beata Kempa, działacze Platformy jedno mówią, drugie robią. Platforma Obywatelska jest moim zdaniem i w moim odczuciu nie tylko za tezami raportu MAK-u. Nie chcę zgodzić się na odrzucenie tego, co zaprezentował raport pani Anodiny. I cokolwiek by w tej chwili nie mówili, czy próbowali państwo w jakiś określony sposób swoje przesłanie narzucać, sprawa jest jednoznaczna. Zablokowali możliwość konsensusu w tej sprawie. Projekt PiS odnosił się do raportu rosyjskiego MAK w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Propozycja SLD mówiła o potrzebie wyjaśnienia wszystkich jej przyczyn. Akapitem nie do przyjęcia przez działaczy partii Donalda Tuska było ustosunkowanie się do raportu rosyjskiego MAK, przyznaje koalicjant Eugeniusz Kłopotek z PSL. Jestem rozczarowany tym, że Platforma Obywatelska nie chciała, aby w takiej uchwale znalazł się fragment, akapit o tym raporcie MAK-u. Bo przecież zarówno jedna uchwała, czyli PiS-u, jak i druga uchwała SLD zostały zainspirowane przez to, co usłyszeliśmy z ust pani Anodiny. Koniec końców posłowie Platformy doprowadzili do tego, że Sejm uchwały nie podjął. Społeczeństwo oczekiwało i Sejm Rzeczpospolitej odrzuci te potwarze ze strony MAK-u. Niestety na skutek tego, że Platforma nie chce kompromisu, takiego jednoznacznego wspólnego stanowiska Sejmu nie będzie. Ale jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. My zdecydowanie raport MAK-u odrzucamy. Antoni Macierewicz, szef parlamentarnego zespołu do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, krytykuje Jerzego Millera za naciski na komisję techniczną kierowaną przez pułkownika Mirosława Grochowskiego. Miller, wbrew ustaleniom komisji, twierdzi, że tragiczny lot Tu-154M był lotem cywilnym, a nie jak ustalił zespół pod kierownictwem Grochowskiego wojskowym. Zarówno strona rosyjska w trakcie tego lotu, jak i polska komisja kierowana przez pana pułkownika Mirosława Grochowskiego stwierdził jednoznacznie, że to był lot wojskowy. Dzisiaj pan minister Miller używa mediów do próby zmiany tych ustaleń, zmiany powodowanej intencjami politycznymi, a nie ustaleniami przez fachowców. To jest zupełnie niebywałe zjawisko, jak mówię, nie mające precedensu w badaniu wypadków lotniczych. Rozliczenie zbrodni katyńskiej, śledztwo smoleńskie,
A ostatnio blokada polskich tirów w Rosji. Na mapie polsko-rosyjskich stosunków od dawna nie było takiego napięcia. Prezydent i premier zapewniają o współpracy, ale zdaniem ekspertów przy obecnym kierownictwie na Kremlu radykalna zmiana stanowiska Rosji w przychylne Polsce jest mało realna. Polski premier w objęciach Władimira Putina na miejscu, gdzie kilka godzin wcześniej zginął prezydent Lech Kaczyński i cała polska delegacja. Ta scena ma wielkie szanse, by stać się ikoną relacji rządu Donalda Tuska z włodarzami Kremla. Potem były dalsze gesty Rosjan, orędzie prezydenta Miedwiediewa do Polaków. Ja i wszyscy obywatele Rosji. I obietnice. 10 dni po katastrofie Miedwiediew zapewnił, że obejmie nadzorem śledztwo katyńskie. Spodziewano się wznowienia umorzonego w 2004 roku przez rosyjską prokuraturę wojskową postępowania lub chociaż odtajnienia postanowienia o umorzeniu. Wczoraj rosyjski Sąd Najwyższy podtrzymał orzeczenie o utajnieniu, odrzucając skargę memoriału. Nie jest tym zaskoczony profesor Wojciech Materski z Polskiej Akademii Nauk. Cały dotychczasowy bieg tak zwanej kwestii katyńskiej, jeśli chodzi o pierw Związek Sowiecki, a potem Federację Rosyjską, jest konsekwentnie taki sam. Cały czas usiłuje się tę kwestię minimalizować, chować, nie przyznawać do odpowiedzialności, a jeśli przyznawać, to tylko na tyle, na ile sytuacja wymusi. Tak było, gdy rosyjska Duma przyjęła w listopadzie uchwałę potępiającą zbrodnię katyńską. Powitana w Warszawie z wdzięcznością miała złagodzić narastające w Polsce zniecierpliwienie z powodu złej współpracy w śledztwie smoleńskim. Współpracy, o której w grudniu prokurator generalny Rosji Jurij Czajka wyrażał się w superlatywach. Nasza współpraca z polskimi kolegami nie ma precedensu, nie da się jej porównać z jakąkolwiek inną sprawą. Mimo oczywistego fiaska tej współpracy, czego dowodem stał się raport MAK, po prawie 2 miesiącach premier Donald Tusk nie stracił optymizmu. Strona rosyjska jest gotowa do dalej idącej współpracy, niż to mogło wynikać z raportu czy z komentarzy po opublikowaniu raportu MAK-u, jeśli chodzi o współpracę organów śledczych przy dalszym wyjaśnianiu okoliczności katastrofy smoleńskiej. Świadectwem tej współpracy jest kolejny, 7. wniosek o pomoc prawną skierowany przez polską prokuraturę do rosyjskiej. Polscy śledczy ponownie proszą o zwrócenie nam rejestratorów rządowego Tupolewa oraz wraku samolotu. Wnioskowali o to zaraz po katastrofie. Byłoby dobrze, gdyby prezydent wykorzystał swe rzekomo dobre stosunki z prezydentem Miedwiediewem i zwrócił się do niego o pomoc w tej sprawie, mówi Antoni Macierewicz. Nie istnieją już żadne podstawy prawne, ani żadne preteksty dla pozostawiania w ręku Rosji własności polskiej oraz pozostawiania jednego z najważniejszych dowodów, którego brak uniemożliwia kontynuowanie polskiego śledztwa. I w tej sprawie premier polskiego rządu zasługiwałby na miano teflonowego premiera. Ja do tej pory nie miałem żadnego sygnału, który by kwestionował zapowiedzi, które słyszeliśmy także już po ogłoszeniu raportu MAK, że Rosjanie rozumieją i są także zainteresowani tym, aby przed 10 kwietnia szczątki samolotu w Polsce się znalazły. Wzorem premiera nadzwyczajną cierpliwość wobec Rosjan wykazują jego ministrowie, na przykład szef resortu infrastruktury Cezary Grabarczyk. Rosjanie jednostronnie zablokowali ponad 1000 polskich ciężarówek na terenie Rosji pod pretekstem braku zezwoleń na transport. Około 60 pojazdów utknęło na granicy kazachskiej. Zbliża się tam burza śnieżna, a temperatura w nocy sięga minus 50 stopni. Niektórzy politycy PO nie wykluczają, że to decyzja polityczna. Kto wie, czy gdzieś tam drugie czy trzecie dno nie zadecydowało o tym, że ta sytuacja właśnie miała miejsce. Premier jednak milczy, a przewoźnicy liczą straty w milionach. Działania władz Rosji nie doczekały się polskiej reakcji, mówi Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Istotą całego sporu jest fakt, że Rosjanie w sposób bezkompromisowy, jednostronny, stosując pewnego rodzaju dyktat, starają się naszych przewoźników wyeliminować z rynku przewozów drogowych. Przewoźników z dróg, a polski rząd z procesów decyzyjnych, w szczególności na arenie międzynarodowej. 27 stycznia odbyły się uroczystości upamiętniające 66. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, jednego z największych miejsc męczeństwa i zagłady II wojny światowej. W uroczystościach na terenie obozu wzięli udział byli więźniowie,
wysocy rangą przedstawiciele władz państwowych, w tym prezydenci Polski i Niemiec, Bronisław Komorowski i Christian Wolff. Obóz Auschwitz-Birkenau to największy obóz zagłady stworzony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Od połowy 1940 roku do stycznia 1945 roku Niemcy wymordowali tu 1 100 000 osób, Żydów, Polaków, Rosjan i Cyganów. Pierwszą grupę więźniów stanowili Polacy przywiezieni z więzienia w Tarnowie. 753 osoby, głównie działacze ruchu oporu. Od 1942 roku Auschwitz stał się głównym miejscem zagłady ludności żydowskiej. Komory gazowe i krematoria stanowiły swoistą fabrykę śmierci. 27 stycznia 1945 roku obóz wyzwoliła 100. Lwowska Dywizja Piechoty 60. Armii I Frontu Ukraińskiego. Podczas dzisiejszych uroczystości prezydenci Polski Bronisław Komorowski i Niemiec Christian Wolff oddali hołd ofiarom niemieckiego obozu Auschwitz i złożyli wieńce pod ścianą straceń na dziedzińcu bloku 11 w byłym Auschwitz 1. Obchody zakończyły modlitwy przy pomniku ofiar obozów w byłym Auschwitz 2 Birkenau. Tam też obaj prezydenci zapalili znicze. W czasie uroczystości został wystosowany specjalny apel do świata o pomoc w zachowaniu autentyzmu miejsca pamięci Auschwitz. Są aleksandryjskie, ale nie z Egiptu, tylko uwaga, ze Stanów Zjednoczonych. Mowa o unikatowych mikrofilmach z kampanii wrześniowej, które po 58 latach z Aleksandrii koło Waszyngtonu, gdzie były opracowywane, trafiły do obiegu naukowego. Dla pasjonatów historii to dobra wiadomość, gdyż od dziś nie będą musieli już wybierać się do Stanów Zjednoczonych, a konkretniej mówiąc do National Archives w Waszyngtonie, by móc wzbogacać swoją wiedzę poprzez mikrofilmowe kopie dokumentów niemieckich z czasów II wojny światowej. Zdobyte przez Amerykanów podczas blokady Berlina dziś uroczyście na Zamku Królewskim zostały przekazane na ręce dyrektora Archiwum Akt Nowych, doktora Tadeusza Krawczaka. I choć droga ich pozyskiwania nie była krótka... O te materiały, o te 181 rolek, które tu Państwo widzicie, archiwa państwowe starały się od na dobrą sprawę 2001 roku. To warto było czekać, bo te nieznane mikrofilmy to dość pokaźny zasób, podkreśla Barbara Berska, zastępca naczelnego dyrektora archiwów państwowych. Dzięki tym nowym dokumentom stan naszych badań ulegnie, stan naszych badań i wiedzy na temat właśnie wybuchu wojny czy prowadzonych działań operacyjnych na terenie Polski przez wojska niemieckie ulegnie poprawie i pewnemu takiemu uzupełnieniu. Wśród zbiorów znalazła się licząca 17 rolek, około 20 tysięcy klatek, dokumentacja Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych. Przede wszystkim oryginalne rozkazy, meldunki, mapy, szkice, wykresy i zestawienia. Są także liczące 31 rolek, około 35 tysięcy klatek archiwa Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych, zawierające dokumentację Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych, poszczególnych oddziałów, zwłaszcza operacyjnego, kwatermistrzowskiego i rozpoznania. Oraz 27 rolek dokumentacji wytworzonej przez 2., 5., 7. i 22. Korpus Armijny i 103 rolki dokumentacji Dywizji Piechoty zmotoryzowanych i pancernych. Bezrobocie pod koniec roku oscylowało w granicach 12,3%. Rośnie jednocześnie dług publiczny i w każdej chwili może przekroczyć próg ostrożnościowy, który może zapoczątkować bankructwo państwa. Na początku grudnia ubiegłego roku nasze rezerwy walutowe wynosiły 5 600 000 000 euro, ale już z początkiem roku okazało się, że na koncie brakuje 4 miliardów euro. O tym, gdzie się podziały, zarówno minister finansów, jak i Narodowy Bank Polski milczą jak zaklęci. Wszystko wskazuje jednak na to, że tak jak w 2009 roku, rząd wyrzucił w błoto 4 miliardy euro, by utrzymać zadłużenie poniżej 55% PKB. Resort na własną rękę dokonał zakupu tzw. słopów, co na kilka tygodni poprawiło notowania naszego długu, ale go nie zmniejszyło. Walutowy słop to w skrócie wymiana waluty obcej na krajową na pewien czas, czyli z zastrzeżeniem jej odkupienia. Tego typu operacje prowadzone są jednak na małą skalę. Nas ta wymiana walut kosztowała 4 miliardy euro. Nikt nie zmarnował jeszcze tak ogromnej sumy. Takie interwencje są możliwe. One były zresztą bardzo rzadko, ale dokonywane, no ale na dużo mniejszą skalę, a nie na sumę
prawie 4 miliardów euro. Mówi ekonomista profesor Andrzej Kaźmierczak. Dzięki takiej sztucznej operacji złotówka umocniła się o kilka groszy, a to spowodowało księgowy spadek zadłużenia państwa w walutach obcych na kilka tygodni, podkreśla Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Taką lekką ręką wyrzucenie kilku miliardów euro jest zadziwiające. I to tylko po to, żeby udowodnić, że nie przekroczyliśmy tego 55-procentowego długu, relacji długu do polskiego PKB, który tak naprawdę, jeśli uczciwie policzyć, już dawno przekroczyliśmy. Dlaczego? Ponieważ w realnej gospodarce nic się nie zmieniło. Spadek wartości polskiej waluty, podwyżki cen, w tym paliw, rosnące bezrobocie wciąż wiszą nad nami tak samo teraz, jak i na końcu roku. Z dostępnych informacji wynika, że zadłużenie na koniec poprzedniego roku utrzymywało się na poziomie 53,5% PKB, a zatem do przekroczenia progu ostrożnościowego brakowało niewiele. Sytuacja finansów publicznych jest dużo trudniejsza, aniżeli się przedstawia. Czemu wyraz dał Barclays Capital, firma inwestycyjna, która wprost ostrzega przed stanem finansów publicznych polskich i zaleca inwestorom zagranicznym już ubezpieczanie się od obligacji, które kupują, ubezpieczanie tych obligacji. Agencje ratingowe zajmujące się oceną wiarygodności kredytowej mówią wprost: nasze państwo już stoi w kolejce po bankructwo.